Cześć, witaj w kolejnym nagraniu dotyczącym tworzenia szablonu w HTML i CSS-ie. W poprzednim nagraniu dodaliśmy sobie znacznik section, który będzie otaczał nam wszystkie zakładki. Zakładki o mnie, księgarnia i kontakt. A teraz czas zrobić pojedynczą zakładkę. Pierwsza z brzegu leci zakładka o mnie. No właśnie, czy aby na pewno warto od razu zaczynać od zakładki o mnie? Muszę Ci powiedzieć, że nim zaczniesz tworzyć jakąkolwiek treść, musisz się przyjrzeć, czy dane elementy HTML-a, dane znaczniki HTML-a powtarzają się wielokrotnie na stronie. I zauważ, mam tutaj trzy zakładki w mojej sekcji i zauważ, że tytuł zakładki w moim szablonie graficznym ma tło niebieskie i biały kolor. Ale zauważ, że księgarnia również ma biały kolor i tło niebieskie i zauważ, że nazwa zakładki kontakt również ma biały kolor i tło niebieskie. Dlatego co jeszcze możesz zobaczyć? Zauważ, że każda taka zakładka posiada identyczne obramowanie z takimi pozaginanymi rogami. I zauważ, że ta zakładka również posiada takie obramowanie i zakładka kontakt również posiada takie obramowanie. I co tu jeszcze można zauważyć? Zauważ, że wszędzie odstępy pomiędzy tymi zakładkami są takie same. Widzisz? Tutaj jest około 20 pikseli odstępu. Od góry też jest 20 pikseli odstępu. Tutaj też jest 20 pikseli odstępu. I tutaj prawdopodobnie też jest około 20 pikseli odstępu. I zauważ, że tutaj i tutaj również jest 20 pikseli odstępu. I zauważ, że w zakładce kontakt również mamy tyle samo odstępu. Ok, dlatego pasowałoby na początku uogólnić sobie taką pojedynczą zakładkę. No i jak zrobić taką pojedynczą zakładkę w HTML-u? Taką pojedynczą zakładkę można umieścić w znaczniku article, czyli artykuł. I artykuł w HTML-u 5 jest to sekcja z treścią, zachowująca sens po udostępnieniu jej w innym miejscu. Dlatego zobacz, co teraz zrobię. Jestem w moim pliku index.html. My na razie stworzyliśmy sobie tyle. Przechodzę do mojego szablonu graficznego, przechodzę do mojej Aptany Studio. Tutaj znacznik head sobie również zwinę, żeby miał więcej treści w mojej Aptanie, żebyś widział, że to jest bardziej przejrzystsze. No i zobacz, ala makota w tym miejscu będzie artykuł o mnie, co nie? Dlatego przechodzimy do mojego szablonu i wykasujemy sobie ala makota. I oczywiście damy wcięcie i w tym wcięciu tworzymy sobie pojedynczą zakładkę, czyli article, i w pojedynczym artykule będzie nasza pojedyncza zakładka. Widzisz, jakie to proste? Czyli ta cała część będzie naszym artykułem. Ta cała część będzie naszym artykułem i ta cała część będzie naszym artykułem. Ok, dlatego zdefiniujmy sobie na początku ogólny styl dla naszych wszystkich trzech artykułów. Ok? Napiszę sobie tutaj jeszcze tylko znacznik H2, no i niech to będzie mój pierwszy artykuł o mnie, tak na wstępie. Ok, zapiszę te wszystkie zmiany, odświeżę sobie mojego bloga matematycznego. Mamy już zarys naszego artykułu o mnie. Dlatego teraz musimy zapamiętać sobie ścieżkę do naszego artykułu, a więc w drzewie HTML jesteśmy w naszym głównym pudełku, czyli webpage, przechodzimy do znacznika section, a kolejne wcięcie to jest właśnie article. Czyli do znacznika section możemy kopiować sobie naszą ścieżkę, dlatego przechodzimy do naszego znacznika section, robimy kolejne wcięcie i co musimy dopisać? Oczywiście musimy dopisać article, czyli chcemy odwołać się do znacznika article i tutaj nadamy sobie ogólny styl dla naszego znacznika article. Nadajmy sobie na początku width. Oczywiście ma 720 pikseli, tyle co szerokość naszej sekcji. Na razie pokażę Ci to, robiąc na sztywno mój artykuł, tak abyś widział na bieżąco, co tu się zmienia. Height dajmy na 320 pikseli, tak przykładowo. No i dajmy jakiś background, na początku green. Ok, zapiszmy sobie teraz te zmiany, odświeżmy bloga matematycznego. Odświeżmy naszego bloga matematycznego i w tym momencie mamy już stworzony artykuł. No i zobacz, co musimy teraz zrobić. No i zauważ, teraz mamy taki artykuł. Zbadajmy element, bo zauważ, że teraz nasz artykuł obsunął się o kilka pikseli w stosunku do naszego paska bocznego, czyli aside'u. Czyli coś tutaj jest nie tak. Jest jakiś odstęp, który został wygenerowany przez przeglądarkę Chrome. Jak widzisz, nasz znacznik H2
ma już domyślne marginesy z przeglądarki. Dlatego tworząc duże szablony HTML-a, proponuję Ci jeszcze, abyś robił sobie osobny plik CSS-a i umieszczał tam właśnie zerowanie marginesów, blokowanie znaczników HTML-a 5 również w osobnym pliku CSS-a. Wtedy kod stanie się bardziej przejrzysty. Ja natomiast na potrzeby kursu zrobię to wszystko w jednym pliku CSS-a. Dlatego zobacz, ponownie margines w naszym nagłówku drugim ma marginesy, czyli odstępy wygenerowane przez przeglądarkę. Czyli już na wstępie muszę wyzerować margines dla mojego nagłówka drugiego, czyli kopiuję sobie ścieżkę do mojego artykułu. Robię kolejne wcięcie, ponieważ przechodzę dalej w drzewie HTML, czyli jestem w artykule i przechodzę do znacznika H2, czyli wpisuję H2 i wpisuję tutaj margin 0 z góry, 0 z prawej strony, 0 z dołu i 0 pikseli z lewej strony. Napisałem taką długą formułkę, mógłbym napisać margin 0, ale za chwilę dowiesz się, że zapis ten zostanie niedługo troszkę zmieniony. Dlatego zapiszę moje zmiany, odświeżę bloga matematycznego i jak widzisz, już teraz ładnie mój artykuł został podniesiony idealnie o 10 pikseli odstępu od mojego headera, którego robiliśmy w poprzednich nagraniach. Teraz możemy zająć się naszą ramką w artykule. Nasza ramka w artykule ma taki kolor szarawy, a więc musimy ją zrobić. I jak tego dokonać? Oczywiście ramkę robimy dla naszego artykułu, czyli dla naszego zielonego prostokącika. I jedziemy. Ramkę robimy przy pomocy borderu, czyli border z każdej strony, a więc samo border, jeden piksel, czyli jeden piksel grubości, teraz ciągła linia i kolor E9, 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 czyli identyczna ramka, tak jak tutaj w menu. Pamiętaj, aby z kolorami nie przybajerować, aby wykorzystywać kolory, które już wykorzystywałeś podczas tworzenia szablonu, wtedy to będzie w miarę spójne. OK. Zapiszemy sobie zmiany, odświeżymy przeglądarkę. Jak widzisz, ta ramka jest teraz niewidoczna, ponieważ mamy background, a więc nasz background zielony możemy wyłączyć, widzisz? Dlatego teraz już sobie wyłączę mój background zielony. Teraz już widzisz, że mamy już stworzony zarys artykułu. Odświeżymy przeglądarkę. OK, już mamy background. Odświeżamy zmiany i zauważ, co się teraz dzieje. Nie wiem, czy widzisz, ale tutaj ramka wystaje nam poza obszar naszej głównej strony. Zobacz, czy się mylę? Widzisz, ramka wystaje poza obszar. Ramka wystaje poza obszar, ponieważ daliśmy jeszcze jednopikselową ramkę. Dlatego, co Ci mogę powiedzieć, podczas tworzenia artykułów, jeżeli w sekcji robiłeś szerokość 720 pikseli i artykuł również ma mieć taką samą szerokość, wówczas bez sensu jest dawanie tutaj szerokości, ponieważ szerokość ta, czyli width w artykule, zostanie odziedziczona ze znacznika section. I zobacz, że teraz szerokość tej ramki będzie się idealnie dostosowywała do szerokości sekcji, czyli do 720 pikseli. Zobacz, że teraz nie będzie tego odstępu, jeżeli odświeżę okno przeglądarki. Widzisz? W tym momencie ramka jest idealnie dostosowana do szerokości 720 pikseli. Co Ci jeszcze mogę powiedzieć? Zauważ, że nasz artykuł, pojedynczy artykuł, wszędzie ma odstęp. Z góry, z dołu, z prawej i z lewej strony. Dlatego taki odstęp możemy zrobić przy pomocy wypełnienia, czyli paddingu. A więc przechodzimy do naszego artykułu w CSS-ie i nadamy mu padding z góry, z prawej strony, z dołu i z lewej strony po 20 pikseli. Taki zapis oznacza, że z każdej strony wykonamy wypełnienie naszego artykułu o 20 pikseli. I zobacz, co się teraz stanie. Odświeżę przeglądarkę i w tym momencie mam już wypełnienie po 20 pikseli. Widzisz? Jest już fajnie. Zauważ, że artykuł ma już zielone obramowanie. To obramowanie właśnie oznacza wypełnienie. Oznacza to, że tekst nigdy nie najedzie na to zielone obramowanie, a więc będzie zawierał się w tym niebieskim prostokąciku. Jeżeli tworzymy artykuł, nie możemy przewidzieć, ile znaków będzie zawierał artykuł, a więc nie powinniśmy dawać dla artykułów wysokości, ponieważ jest ona zbyteczna. Zobacz, jeżeli teraz skupię sobie ten cały tekst i wkleję go sobie tutaj do mojego artykułu, widzisz, o tutaj,
Jeżeli wkleję ten sobie tekst trzykrotnie i zobacz, co się stanie teraz, gdy odświeżę okno mojej przeglądarki. Tekst się jeszcze mieści, ponieważ czcionka jest bardzo mała, ale zobacz, co się stanie, jeżeli ten tekst skopiuję jeszcze trzykrotnie. I zobacz, jak to teraz będzie wyglądało, gdy odświeżę okno mojej przeglądarki. Widzisz? Nadałem na sztywną wysokość mojemu artykułowi. No i dlatego tekst doszedł do określonego momentu. No i ramka z dołu powinna się rozciągać nam na całą dostępną szerokość artykułu. A zauważ, że tak się nie dzieje, ponieważ nadałem na sztywną wysokość 320 pikseli. Widzisz? Dlatego pamiętaj, że jeżeli tworzysz takowe artykuły, nie możesz nadawać im wysokości. A więc wysokość kasujemy, chyba że chcemy, aby to był jakiś baner, nie będziemy zmieniać długości tekstu, wówczas oczywiście możesz nadawać szerokość i wysokość. Ok, zapiszemy te zmiany, odświeżymy okno przeglądarki. Po odświeżeniu okna przeglądarki zauważ, że nasza ramka już ładnie oplata cały artykuł. Więc jak widzisz, nie warto w artykule nadawać wysokości. Cofniemy sobie te wszystkie zmiany, żeby nie było tyle tego tekstu. Póki co. Na razie koncentrujemy się na naszym artykule. Możemy zostawić sobie nasz pojedynczy tekst z markiem. No ok. Mamy już kawałek tekstu. Mamy już odstępy po 20 pikseli. No i warto by się było jeszcze zająć nagłówkiem dla pojedynczego artykułu. Zauważ, że nagłówki wszędzie są takie same. Mają taki sam styl CSS-a. A więc warto by było teraz nadać określone tło naszym nagłówkom. I określony kolor. Jak widzisz, mają one kolor biały. I dla naszego nagłówka drugiego damy kolor będzie white, czyli biały. I background naszego nagłówka ma mieć kolor niebieski, czyli taki, można powiedzieć, błękitny. Dlatego przechodzę do mojego pliku index.css i mój kolor błękitny ma taki zapis szesnastkowy, taki kod szesnastkowy. Zapisujemy moje wszystkie zmiany. Zobacz, jak to teraz będzie wyglądało w moim dokumencie HTML-a. Już jest fajnie, ale nie do końca. Przejdźmy teraz do naszego szablonu graficznego. Zobacz, że tutaj mamy jeszcze takie wypełnienia, czyli paddingi. Dajmy sobie padding z góry 5 pikseli, padding z dołu 5 pikseli i padding po bokach 10 pikseli niech będzie. Dlatego przechodzimy do naszego pliku index.css i dajmy sobie padding, czyli z góry i z dołu po 5 pikseli i padding z prawej i z lewej strony po 10 pikseli. Ok, zapiszemy te wszystkie zmiany, przejdziemy do naszego szablonu, odświeżymy go i jak widzisz, już mamy fajne wypełnienie. Teraz jeszcze musimy zauważyć, że pomiędzy naszymi nagłówkami jest odstęp pomiędzy tekstem i zdjęciem. Widzisz? Tutaj również jest odstęp i tutaj również jest odstęp, czyli margines. Możemy wykorzystać do tego margines pomiędzy nagłówkami. Dajmy właśnie margines od dołu 10 pikseli. Zauważ, zegarek z góry 0 pikseli, zegarek z prawej strony 0 pikseli, zegarek z dołu dajmy 10 pikseli i zegarek z lewej strony 0 pikseli. Czyli jak widzisz, marginesy i paddingi działają tak, jak przesuwa się wskazówka zegara. Ok, odświeżmy sobie teraz nasze zmiany w naszym szablonie i mamy już odstępy, widzisz? Mamy już odstępy. No i co jeszcze musisz zrobić? Oczywiście czcionka, jest to Cambria, ale zauważ, że jest ona dużo mniejsza, ponieważ przejdźmy sobie do naszego znacznika body, ponieważ czcionkę w naszym ciele dokumentu daliśmy na domyślną jako 12 pikseli. No i taka czcionka 12-pikselowa występuje właśnie u mnie w footerze na przykład. Dlatego sobie ją wykorzystam, nie będę musiał ją deklarować podczas tworzenia mojej stopki dokumentu. Ale teraz zajmujemy się artykułem, a więc musimy nadać określony styl, czyli wielkość czcionki dla naszego artykułu. Przechodzimy do naszego artykułu i tutaj damy font size, niech będzie 15 pikseli. Nasza czcionka Cambria. No i odświeżmy sobie naszego bloga matematycznego. No i zauważ, że czcionka już jest ok, ale wydaje mi się, że jest troszkę większa. A więc dajmy tej czcionce
16 pikseli wysokości. OK, zapiszemy sobie wszystkie zmiany i odświeżymy naszego bloga. W tym momencie wielkość naszej czcionki już jest dobra, a więc ostylowaliśmy sobie pojedynczy artykuł. A więc jak widzisz, nie ma w tym nic trudnego. Dzięki, cześć!